Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Cześć! 23 maja o 8.25 zaczynamy 168 odcinek DevStyle Vlog. Dzisiejszy dzień to dzień, w którym mam przed sobą bardzo trudne zadanie jako prelegent, bo w pół godziny muszę opowiedzieć prezentację, której opowiedzenie zwykle zajmuje mi godzinę. I o prezentacjach, i o konferencjach, i o wyjazdach, i prelegenctwie dziś będzie. Mam jakiś swój standardowy algorytm, który maksymalizuje szanse powodzenia i pierwszą częścią, pierwszym krokiem tego algorytmu jest włączenie rano sobie głośniczka, a w nim... No słuchajcie, mam dziś dużo do powiedzenia, ale jest już 10 godzina, a na miejscu muszę być o 11, żeby o 12 zacząć dawać swoją prezentację. Jest to wyzwanie trochę, bo mam równiutko 30 minut. A to mało. Więc co trzeba zrobić? Poćwiczyć jeszcze. Ćwiczyłem wczoraj, ćwiczę dzisiaj. Do dzieła. On, pilot. On, jedziemy. On. Cześć. Nazywam się Maciej Anisarowicz i przyjechałem do Was z Białegostoku, by... Podczas testu wyszło 30 minut i 10 sekund. Jestem gotowy. Jedziemy. No dobra, bez kitu zupełnie, ale to jest na tyle duża scena, że stresik lekki jest taki z deka. Ale mam też na to sposób, który zadziałał 2 lata temu też na InfoShare. Będę pod sceną dużo wcześniej, wsadzę sobie słuchawki do uszu, zapuszczę na maksa kalibra i będę czekał, pompował się. Jedziemy! Brum! Ojej, ja tam powinienem być, kurde, za 10 minut? Unfucking believable. Wtem z impetem unosi porywa, diabelski młyn, co przede mną odkrywa. Backstage. Będzie dobrze. Po moim wystąpieniu organizatorzy powiedzieli, że na sali było spokojnie ponad 1000 osób i że na tej scenie tech tylko Piotrek Konieczny z Niebezpiecznika zgromadził taki tłum. Mission accomplished. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyszli na prezentację. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję też wszystkim, z którymi można było później porozmawiać, bo to było naprawdę super. Oraz organizatorom InfoShare za to, że mnie tutaj zaprosili, bo to były świetne 2 dni. Dzięki. Ale teraz, o czym było wczoraj w odcinku, regeneracja, bo troszkę umieram. No i czego chcieć więcej, bo teraz jestem, wyglądam jak zbity pies, trochę tak też się czuję, ale ogólnie to tym wyjazdem jestem napompowany teraz energią, że hej, zaraz jeszcze w sobotę Rzeszów, również będzie świetnie, tam też zapraszam. No i dzisiejszy odcinek ma tytuł Dlaczego przestaję występować na konferencjach? Ale może zacznijmy od tego w ogóle, dlaczego zacząłem występować i co to daje. Dziś tak, wybaczcie, będzie mega statycznie, ale już teraz tak średnio mam siłę, żeby dojść do samochodu, a jeszcze 400 km do domu przede mną. Więc tak sobie posiedzę, pogadam, poodpoczywam, posłucham morza. Prowadzenie prezentacji u mnie zmieniło wszystko. U mnie pozwoliło mi stać się bardziej takim, jakim chcę być. Teraz mam za sobą już chyba 120 wystąpień i przez pierwsze 4 lata to była jakaś masakra. Dopiero po 4 latach
byłem po raz pierwszy ze swojego wystąpienia zadowolony. Więc to ciężka praca. Teraz to jest po prostu ogromna frajda. Zwiększenie pewności siebie, asertywności, jakiejś wiary we własne siły, umiejętność komunikacji, w ogóle wyrażania z głowy czegoś przez usta do innych osób. To wszystko dało mi występowanie na scenie, na konferencjach. Dodatkowo zbudowanie jakiegoś tam wizerunku, nie lubię tego słowa, ale jednak no, wizerunku eksperta, czy wizerunku profesjonalisty, albo wizerunku po prostu w porze zioma, z którym można przybić pionę albo zrobić biznes. To wszystko mi to dało. Dzięki wystąpieniu mogłem zacząć prowadzić szkolenia, dzięki czemu z kolei uniezależniłem się od takiej codziennej pracy etatowej. To było dobre bardzo. Dzięki prezentacjom poznałem też masę osób wartościowych, fajnych, świetnych osób, z którymi w różnych tam konfiguracjach mojej drogi się krzyżują do dziś. Dziś też i wczoraj też poznałem sporo osób z tych znajomości. Być może coś wyjdzie, a jak nie, to i tak bardzo miło spędzony czas. Wystąpienia pomogły mi improwizować, czyli wiem, co chcę powiedzieć, ale nie muszę dokładnie wiedzieć jak, wymyślam to na bieżąco. Dzięki czemu nauczyłem się lepiej prowadzić rozmowy. Dzięki czemu zacząłem prowadzić podcast DevTalk i nie sprawiło mi to jakiejś przeogromnej trudności, bo zdolność komunikacji, rozmowy i improwizowania nabyłem właśnie na scenie. Nie było łatwo, ale było warto. Dzięki konferencjom, dzięki wystąpieniom w różnych miejscach mogę wreszcie jeździć bardzo dużo samochodem, co niesamowicie uwielbiam. Choć dzisiejsze te 400 km to nie będzie taka bajka. Ale to jest coś, co pomogło mi zrealizować to moje marzenie, żeby dużo jeździć zajebistą furą. Co też czynię. No ale jak to w takim razie? Przestaję? Zmniejszam? Redukuję? No dobra, ile tak można siedzieć? Pora wracać. Dla córeczki muszelki są. Tak się zastanawiałem, co można przywieźć dla córeczki ode mnie z Białegostoku. I chyba wychodzi na to, że bimber. Tatar z żubra? Nie wiem, ktoś jakiś pomysł? Jak to mawiali starożytni Rzymianie? Veni, vidi, spici. Do widzenia Gdańsk. Było naprawdę fajnie. Czas na Podlasie. Wrum. W domu? Oj. Oj. Jeszcze się jednym podzielę, bo właśnie widzę, jaki feedback spływa po tej mojej prezentacji i po prostu jestem w szoku, mega. Bardzo dziękuję, bo to napędza, choć tego nie słychać. Są na przykład takie słowa, że ja i Michał Szafrański ukradliśmy show na całym InfoShare. Ojej. Wada takiego dnia pełnego wrażeń jest taka, że zapomniałem zjeść kurde obiad i w sumie od 8 rano nic nie jadłem, a jeszcze przede mną tyle godzin. I to pokazuje, że zwykle jestem paleomen i z paleo to mam tylko to przy sobie, to nie wystarczy mi teraz na 400 km. Ale byłem w piątek w liceum sióstr Nazaretanek z wizytacją, ze spotkaniem z dziewczynami. I tam dziewczyny podarowały mi pudełko pełne czekoladek. Dziękuję bardzo dziewczyny, należy mi się, a co tam. No dobra, w drogę. Już się naładowałem. Razem z moją Toyotką piję paliwo i czerpię z niego energię i już jest git. Czas na przerwę i kontynuację tematu. I to na przerwę w niebyle jakim miejscu. Na chwileczkę, na chwilusie, na chwileńkę. I tak już jest późno. I tak zanim dojadę do domu, to już moje dziewczyny będą spały. Więc mogę równie dobrze odwiedzić miejsce, które chciałem odwiedzić zawsze, a jakoś się nigdy nie składało, więc mały detour. I gdzie my kurde dotarliśmy? Ola Boga! Grunwald, proszę Państwa. 1410. Aż takie czuję kurde podekscytowanie. Ale dobrze, dobrze, dobrze. O czym to ja? No właśnie, mówiłem, dlaczego jest tak super występować i teraz im bardziej chłonę ten dzisiejszy dzień i sobotę i wczoraj, tym więcej energii mam cały czas. Więc dlaczego robić tego mniej albo tego nie robić? Głównie chodzi o to, że co występowanie miało mi dać, to już mi dało. 2 lata temu występowałem na InfoShare, na tej samej scenie, w tej samej sali. Sala była prawie pusta. Zresztą przy takiej sali to nawet jak jest 300 osób, czyli tyle co ma nie jedna konferencja, to sala wydaje się prawie pusta. Ale wtedy pomyślałem sobie, ja tu kiedyś wrócę
i sala będzie pełna. No i tak właśnie było dziś. Co ja mogę zrobić dalej? Chyba niewiele. Natomiast to, że ja dzisiaj przez pół godziny porozmawiałem ze sceny, poładowałem się, powoduje, że w domu nie ma mnie poniedziałek, wtorek, środa, czyli dziś. Jutro będę przez cały dzień odpowiadał na maile. Pojutrze z kolei wyjazd do Rzeszowa na kolejną konferencję. Więc pół godziny mówienia ze sceny, tydzień wyjęty z życia. Tak samo było tydzień temu na jakiejś konferencji i tak samo przez cały maj. Wiecie, że pracuję teraz nad kursem Gita. Już ponad 2000 osób zapisało się na kurs gita.pl. Cały czas pytany jestem, nawet na konferencjach tych właśnie. A co z tym twoim kursem Gita? No na razie nagrałem go, słuchajcie, 3 minuty. Dlaczego? Bo ciągle wyjazd jakiś, bo ciągle coś. Wyjeżdżam, mówię, wracam, maile. Wyjeżdżam, mówię, wracam, maile. A to, co trzeba zrobić, samo się nie zrobi. To jest główny i największy problem. Nie da się pogodzić wszystkiego. Tutaj dało mi do myślenia jedno stwierdzenie, które Michał Szafrański napisał w swojej książce Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Na samym początku napisał tam, że ograniczył w pewnym momencie swoje wystąpienia publiczne, bo co prawda bardzo to lubi, ale w tym biznesie nie chodzi tylko o frajdę. No i właśnie, kurde, dla mnie to jest teraz głównie ogromna przyjemność. Czyli wakacje. A czy ja mogę sobie robić wakacje 2 razy w miesiącu? No, okazuje się, że nie. Ja tak czułem od jakiegoś czasu, że coś jest nie tak, że tego jest po prostu za dużo, że ja nie robię nic innego, tylko się bawię na tych wyjazdach. No i rewelacja, ja się bawię, wy się bawicie, jest świetnie. Tylko że próbowałem to sobie usprawiedliwiać, że to będzie doskonała promocja książki. No nie, to tak nie działa. Próbowałem się usprawiedliwiać, że ale to dla mnie dodatkowe punkty lansu, rozpoznawalność i tak dalej. No, każdy taki odcinek vloga to więcej punktów lansu, większa rozpoznawalność, większa promocja książki niż taki wyjazd, więc takie usprawiedliwienia przestały działać. I w takim sezonie konferencyjnym zawsze jest przerwa wakacyjna i tak sobie myślę, że po tej przerwie wakacyjnej będzie u mnie też przerwa jesienna, być może też przerwa wiosenna. Albo jakieś mocne ograniczenie, no nie muszę tego robić 3 razy w miesiącu. Może wystarczy raz na kwartał zrobić jakąś petardę, żeby było naprawdę fajnie. Może to jest rozwiązanie. Albo spróbować tego zrobić faktycznie biznes i jeździć tylko na eventy płatne. Wtedy to będzie po prostu moja praca. Ale no kurde, jak brać kasę od eventów community? Nie wiem, cholera. Albo zacząć może robić, w sumie takie pomysły już od was samych wychodzą. Może zacząć robić jakieś po prostu moje eventy. DevStyle Live, coś takiego. DevStyle Offline. Może to jest rozwiązanie. I wilk syty, i owca syta. Ogólnie jak dobrze wiecie, występowanie zawsze polecam, bo to ze mnie zrobiło bardziej człowieka, którym chciałem być, niż którym byłem. I to naprawdę tak działa. Nawet jak nie wychodzi. Podkreślam jeszcze raz, mi zaczęło wychodzić po 4 latach. Tylko że właśnie, o czym tak filozoficznie wielokrotnie mówię, warto co jakiś czas zrobić sobie taki przystanek. U mnie ich ostatnio jest dość dużo. I zastanowić się nad priorytetami i nad tym, co tak naprawdę każda czynność dla mnie znaczy. I okazuje się teraz, że takie wyjazdy znaczą dla mnie już coś innego niż na początku. I gdybym zamiast każdego tego wyjazdu brał sobie po prostu laptopa w plecak czy w torbę i jechał do Białowieży, to już miałbym i kurs Gita, i kolejną książkę, i całe imperium, kurde, zbudowane. Czego ja bym nie miał? Wszystko bym miał. A tak mam po prostu masę frajdy i nowych znajomości. Jakoś trzeba to wypośrodkować. A o równowadze i o celach ostatnio było. Pod Grunwaldem, słuchajcie, nawet cmentarz mają. Ale to już zostawimy sobie na następny raz. Bye bye, Grunwald. Kurde. Dobrze, że tu zajechałem. Lecimy dalej. No mój ty, połykaczu kilometrów, ale mieliśmy tydzień pełen przygód, co? To teraz, skoro z Grunwaldu wyjeżdżamy, to wypada chyba zapuścić Rammsteina! Benzin! Benzin! Du riechst so gut! Stein um Stein. Jestem w mojej ulubionej Łomży. Tutaj się zatrzymam, żeby zmontować wideo i niech się w drodze renderuje. Zostało jeszcze 80 km. Już jest tak sobie średnio, ale wiecie, mamy kontrakt, co nie? Że ja codziennie wideo wrzucam,
a wy codziennie oglądacie. Też teraz w drodze przypomniało mi się, że kurde, to morze było jakieś zanieczyszczone i ciekawe co będzie teraz z moimi nogami. Na razie wszystko w porządku. Cholera, zobaczymy. Też jeszcze w kontekście dzisiejszego odcinka przypomina mi się ta piosenka Perfektu, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Ale to chyba jeszcze nie teraz, nie? Myślę, że nie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, bo jest mi teraz bardzo dobrze, mimo zmęczenia jest mi naprawdę, kurde, spoko. Dzięki i do zobaczenia jutro. Na razie. We both know you won't be mine.